Zapraszam. Kościół, który przeżywany jest w Polsce w swojej historii, ma czasy współczesne. Ten czas, w którym my się obecnie znajdujemy. I warto przypomnieć w naszej refleksji tę fundamentalną sprawę, że Kościół to jest wspólnota ludu Bożego. Bez tego trudno spojrzeć na czasy współczesne i trudno przywołać te najważniejsze momenty. Bo oczywiście najprościej przywołać wydarzenia, które najłatwiej są zauważalne, szczególnie w przestrzeni medialnej. Współcześnie to jeszcze jesteśmy świeżo po Światowych Dniach Młodzieży, które żeśmy przeżywali w Polsce, w Krakowie, najpierw we wszystkich diecezjach, w parafiach, a później centralnie razem z papieżem Franciszkiem w Krakowie i podkrakowskich brzegach. To jest na pewno 1050-lecie Chrztu Polski. To jest obecny czas, kiedy jest bardzo mocno przypominane przygotowanie do synodu młodzieży, jakim będzie się odbywał w październiku 2018 roku w Rzymie. To jest czas przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Panamie w styczniu 2019 roku. Jest ogromna rzesza wspólnot i grup formacyjnych, które dają szansę, aby każdy człowiek, bez względu na to, ile ma lat i w jakim jest wieku w związku z tym, jakie ma doświadczenia, mógł się zaangażować. I wielu się angażuje. W sposób oczywisty, nie są to wszyscy. Ale przecież są te grupy i wspólnoty, które od wielu dziesięcioleci są w naszej polskiej rzeczywistości, jak Ruch Światło Życie, który właśnie był skierowany wyjściowo do najmłodszych, do dzieci, do młodzieży. Teraz niesie jeszcze w sobie wielkie dziedzictwo kościoła domowego, bo te dzieci i ta młodzież już dorosły i już mają swoje rodziny. Nie sposób przywołać wszystkich i przepraszam przedstawicieli innych grup i wspólnot, że wszystkich tutaj nie wymieniłem, ale na pewno warto zobaczyć, że one są. Jeżeli patrzymy na Kościół w obecnym czasie, to na pewno łatwo również dostrzec przestrzeń medialną. Tak jak chociażby najnowszy program dla młodzieży, Studio Raban, które ma miejsce w sobotnie przedpołudnie w Telewizji Polskiej. To jest również wielka okazja, abyście wy poprzez swoje zaangażowanie w media społecznościowe, a macie to zaangażowanie, abyście potrafili być kościołem obecnym w mediach, a poprzez media obecnym w naszym społeczeństwie. Macie na to wpływ. To jest wasze wielkie wyzwanie. Oczywiście to wszystko jest wpisane w to, co my przeżywamy. Zadajemy sobie różne pytania, stajemy wobec różnych wyzwań, ale to jest wielkie zaproszenie do tego, abyście tak jak dzisiaj oglądacie mnie i słuchacie mnie, uczestnicząc w lekcji religii, potrafili również zobaczyć, że to też jest Kościół w Polsce w czasach współczesnych. Wy w szkołach, wy na lekcji, tej lekcji na innym przedmiocie, jako ci, którzy rozwijając siebie, kształtując swoje zdolności i swoje doświadczenia, będą chcieli pójść dalej przez życie. Jeżeli wy to obronicie, jeżeli wy to zobaczycie, będziecie potrafili wspierać starszych, rodziców, będziecie potrafili szanować to, co oni wnieśli w wasze życie, będziecie potrafili też z wielką dumą patrzeć na to, co nasi przodkowie przeżywali.